Cześć, witam was serdecznie razem z Szymkiem. Szymuś, powiedz cześć. Nie jedz paluszków, zawsze ci mówię. Szymek, powiedz, co robimy? Uprawiamy pole, tak. Przed chwilą jeździłem na biegu C, teraz włączyłem na B, żeby zobaczyć jak to będzie. Tu troszeczkę mokro. Ogólnie szło przed chwilą dobrze. To jak to mówią, efekt kamery. Włączysz kamerę, to nigdy nic nie idzie. Ale nie jest tak źle. Prawda, Szymku? Co tutaj latało, powiedz? Ptaszki? Ptaszki latały i robaczki jadły, prawda? O właśnie, to Kubań. Robaczki nam pomagają, prawda? A co tata mówił, że robaczki robią? Korytarze w ziemi, dziurki, tak. I dzięki temu roślinki lepiej co robią? Rosną lepiej. O, tata się zagapił, patrzy tutaj. Uprawiamy tutaj pan, od którego mamy ziemię w dzierżawie. Powiedział, że jeszcze mamy sobie to uprawić. Tutaj kawałek i tam za tą górką też jest takie byłe pastwisko. No z racji tego, że to jest pastwisko, to jest twardo i da się cokolwiek robić, bo na polu ogólnie się nie da jeszcze wjechać, nic robić. Tutaj pod górkę jest troszeczkę, o tam widać, tam dziadek Kazik uprawiał, prawda? Tu, tam to czarne takie. To dziadek Kazik tam jeździł, wiesz? Tam uprawiał. Też Adirem z Głęboszem jeździł. Dziadek Kazik mówi, daj, ja pojadę. Ja mówię, dobra, jedź dziadek Kazik. I dziadek Kazik pojechał. Widzisz, jak ładnie uprawione? A wtedy ta zadzwonił do dziadka Kazika i mówi, przyjedź do domu, to ja z Szymka wezmę i pojedziemy na pole. Tak było? Dobra, i teraz zobaczymy, jak on sobie na C radzi. Znaczy, ja wiem, jak na C sobie radzi, a wy zobaczycie. Można się jakby powiedzieć, że to jest taki pierwszy test po chipie, prawda? Po zwiększeniu mocy. Jak myślisz, Adil sobie dobrze radzi, twoim zdaniem? Dobrze sobie radzi. No, radzi sobie, nie najgorzej. Staram się jeździć, ustawiam sobie gaz ręczny i tak 1600, 1700, max 1800 obrotów, żeby było. Tam jest dalej troszeczkę podmokłe, no jak to na łąkach, prawda? Ale zobaczymy. Myślę, że będzie ok. Widzicie, z górki na dół i tutaj w sumie już porównym to... Oj! Powiecie, że za szybko jadę, bo jedziemy ile? 11 na godzinę praktycznie, prawda? To faktycznie jest za szybko, ale przy tej prędkości talerzówka lepiej sobie radzi. Ale dobra, zwolnimy. Gdzie? To? Co? A nie widziałem, nie spojrzałem. Nie wiem. Nie widzę, co tam jest. Także powiem uczciwie, że w sumie jesteśmy zadowoleni zarówno z chipa. Tu był wodociąg kładzony. Widać jeszcze jest, znaczy wy tego nie widzicie, ja to widzę. Jest takie zagłębienie. I po prostu ciągnik ma troszeczkę gorzej, ciężej. No i przede wszystkim jest nierówno, ale to tak krzywo pojechał. O, ja cię kręcę. Zobacz, jak krzywo. No i widzicie, ta talerzówka ścina tą darń, ale no, trzeba będzie i tak karierem przejechać, pewnie tak jak w zeszłym roku to było. Też może trzeba by było karierem, talerzówką. Trzeba byłoby może glifosatkiem sobie tu przejechać, byłoby to najlepsze rozwiązanie, za bardzo nie było. Które białe? Gdzie białe? To jest trawka, tak się mieni, wiesz? W słoneczku. Tu słoneczko świeci, to trawka tak wygląda. Wiesz? No tak po prostu, ona się tak błyszczy. No bo tak słoneczko świeci i tak traweczka sobie błyszczy. O. Co jest? No ptaszków nie ma, widzisz? Ptaszków nie ma. Wracając do sedna, w sumie jesteśmy oboje z ojcem. Poleciały, wiesz, najadły się już, zjadły dużo robaczków, najadły się i poleciały sobie. Jesteśmy w sumie zadowoleni z podkręcenia ciągnika, przynajmniej na razie, no. Poleciały. Czemu poleciały? No bo może im zimno było, bo wiesz, taki wiaterek wieje nie za fajny. Ptaszkom też jest zimno, wiesz? Tu pod tą górkę jest troszeczkę No jest i twardo przede wszystkim, jest i mokro, no ciągnik widzicie, on jakby daje radę, tylko po prostu się zagrzebuje, obroty praktycznie nic nie spadają, wiadomo, opony by się przydały. Słucham? Słucham? W chwili obecnej uważam, że dociążenie tyłu chyba nie jest potrzebne, ponieważ on jak jest mokro, jak ma ciężko, to po prostu się zagrzebuje, więc wydaje mi się, że jest dobrze w chwili obecnej dociążony. No musiałbym teraz tak najlepiej dociążyć sobie, zaleć sobie tył, pojeździć i tak naprawdę wtedy mógłbym dopiero w 100% stwierdzić, czy mam rację, ale w chwili obecnej wydaje mi się, że ten tył jest wystarczająco ciężki, że nie trzeba go dociążać, nie wymaga kolejnej porcji dociążenia. Jeszcze jest jeszcze za gorąco? Poczekaj, tutaj nawiew na ciebie ustawię troszeczkę, bo tutaj już zmniejszył, wiesz, ciepełko. Tu już takie zimne powietrze raczej leci, a nie ciepłe. A, bo dziadek Kazik klimę wyłączył, czekaj. Zaraz będzie dobrze. Pokaż. O, jesteś cieplutki. Zaraz zobaczymy jak się zrobi i wtedy powiesz tacie, tak? Czy jest za gorąco, czy nie jest za gorąco. Wracając do sedna, do tematu, wydaje mi się, że ciągnik jest odpowiednio dociążony. Jeżdżę też na jakieś tam około za gorące szarpy. Trzeba chwilkę poczekać, bo dopiero się włączyło, dopiero będzie chodziło. Poczekaj chwilkę. Dobra, chwilkę poczekasz i zaraz zobaczymy. Znowu straciłem myśl. Nie wiem w sumie co mówiłem. Aha, na około 40 cm jeżdżę głęboszem, więc wydaje mi się, że ciągnik sobie dobrze radzi. No, koła, opony by się przydały nowe, nie będę ukrywał, przydałoby się. Tak jak mówiłem, jak nam finanse pozwolą, a mam nadzieję, że tak, to na pewno przednie po sezonie, czy też przed jesienią wymienimy. O, już jest chłodno, wieje. Czujesz? No, już wieje taki chłodek. Oj, nawet mocno wieje. Żeby nie było teraz za zimko, tak? Powiesz mi, ok? Dobrze? Do domu chcesz jechać? Zadzwonię zaraz do dziadka, zobaczymy czy dziadek jeszcze jest. Jak jest, to cię weźmie, jak nie, to cię zawiozę zaraz do domku. Byłem Szymka odwieźć, już widzicie, jestem ku końcowi. Tutaj mam teraz takie mokre, to chyba widać nawet na filmie. Za chwilę prawdopodobnie mi kamera zdechnie. Summa summarum, tak jak wspominałem, jesteśmy zadowoleni z obciążenia, naprawdę wydaje mi się, że robi to fajną robotę. Jeżeli chodzi o same odczucia, to moim zdaniem jest lepiej niż w przypadku Masseya, jednak no nie jest to różnica taka, żebym mógł powiedzieć, że nie wiem, Johnny kładzie Masseya i zamiata. Nie, jeżeli jest różnica, to jest nieznaczna. Na pewno jeżeli chodzi o samą przyjemność pracy, to zdecydowanie promień skrętu jest na korzyść Johnnego. Chcemy coś tam w tym polu porobić, a mamy sporo do siania w tym roku, bo teraz już 30 parę hektarów plus kukurydza, no 50 hektarów mamy jarek, no to jest sporo. To jest sporo, naprawdę. Uważam, że tu już jest dużo. Więc, a że tutaj dojdzie nam 3 hektary praktycznie, no i tu połączę to razem z tą działką, co widzimy, zielone pole, to razem z tym połączę i tu razem już teraz będzie około 7 hektarów, to już też taka działka fajna, ale niestety mocno kliniasta będzie, ona była kliniasta, a teraz to już w ogóle będzie strasznie kliniasta. Tak naprawdę 3 różne pola trzeba będzie siać. Przy kolejnej działce, gdy będziemy robić, to na pewno też zdam relację, jak ciągnik się zachowuje, jak to wygląda. No i to będzie tyle. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć.